To jest Luni Bohen i właśnie otrzymałeś dzienną dawkę Luni. Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany, które zaszły po ostatniej aktualizacji, która u mnie na PC ważyła nieco ponad 1 GB. Na konsolach tak jak zawsze ważyła dwa razy tyle. Rzucimy okiem na nowe skiny, tryby i zmiany w balansie gry. Zacznijmy od zmian w balansie. Nerfa doczekała się Heavy Snipe'a. Likwiduje na jeden strzał w głowę i niszczy struktury na jedno trafienie. To pozostało bez zmian. Ale trafienia w ciało nie zadają teraz 150 punktów obrażeń. Fioletowa Heavy Snipe'a zadaje teraz 126 punktów obrażeń, a złota 132. To oznacza, że po wypiciu potek do 50 punktów osłony nie padniecie na jeden strzał. Co według mnie jest zmianą na plus. Małą, ale bardzo ważną. Poza tym Aim Assist miał zostać osłabiony u graczy, którzy grają na 240 Hz, czyli na bardzo dobrych kompach, na dobrych monitorach, na padzie. Ma on działać teraz tak samo jak u graczy na 60 Hz, czyli tak samo jak na przykład u graczy konsolowych. Nie jestem jednak w stanie ocenić, jak bardzo to wpłynęło na grę. Niektórzy nie czują różnicy, a według innych Aim Assist jest teraz mniej magnetyczny, ale tak czy siak działa. W interfejsie gry za to ponad tydzień temu po cichu zaszła mała zmiana. Wskaźnik kierunków świata został uproszczony i stał się bardziej czytelny. Oto jak wyglądał w piątek, 17 kwietnia, a tak w sobotę, następnego dnia. Tak, zmieniono go w weekend. A na mapie karkołomne kino jest teraz nazwaną miejscówką, a nie jedynie punktem orientacyjnym. Zaszło też kilka mniejszych, sekretnych zmian, ale to temat na inny filmik. Pora na nowe tryby. Do gry w sobotę o 3 rano, tak, o 3 rano, jeśli Epic Games tego nie zmieni, do gry wejdzie epicki nowy tryb imprezy. W ramach zachęty do zabawy w tym trybie, gracze mogą otrzymać reaktywny plecak na nowych skrzydeł, które otrzymamy za darmo, za wejście do gry. Tryb imprezy oferuje nowe i ekscytujące sposoby na wykorzystanie czasu w grze. W tym trybie do dyspozycji mamy mini-wyspę, która jest wypełniona po brzegi, różnymi minigrami i nie tylko. Na środku tej wyspy będzie plac. Znajdziemy tam m.in. niebieskie budki, w których można się przebrać. No, wycieki z poprzedniego filmiku się sprawdziły. Można rywalizować w wyścigach na czas różnymi pojazdami, czy wykonać wyzwania skydiving. Są tu też miejsca takie jak kino i wiele innych. Wyjątkowo w tym trybie będzie też dostępnych kilka zabawnych broni. Będą tam wyrzutnie, fioletowych i pomarańczowych paintballi, granaty z farbą, rzucane głowy burgerka i pomidorka oraz łuk z przepychaczem. Będą tam nawet specjalne emotki, dostępne tylko w tym trybie. Będzie można usiąść, zaklaskać, pomachać, kiwnąć głową. Epic Games dało nam znać, że to dopiero początek zabawy. W tym trybie będzie się dużo działo, uwierzcie mi. Ogólnie to będzie miejsce, w którym będzie można wziąć udział w różnych minigrach, czy po prostu pochillować ze znajomymi lub randomami. Będą tam przeróżne knajpy, budowle, parkury, a nawet scena, na której prawdopodobnie będzie jakiś minikoncert. W kinie też coś na pewno będzie. Jak już mówiłem, ma wyjść dopiero w sobotę o 3 rano, ale to się jeszcze może zmienić. Drugim nowym trybem jest nowa operacja. Operacja Payload będzie skupiała się na walce dwóch małych drużyn. Drużyna A za zadanie ma poprowadzić samochód z ładunkiem do końca wyznaczonej trasy. Drużyna B musi ich powstrzymać, aby nie dowieźli ładunku na czas. Drużyna A wygrywa, jeśli dotrze do celu na czas. Przegrywa, jeśli nie zdąży. Ten tryb powinien wyjść jeszcze dzisiaj o 16. Tak przy okazji to do typów operacji odblokowano nowe technologie. Widzimy tutaj pierwsze mityczne bronie. Zanim przejdziemy do skinów, to najpierw wycieki. Według niektórych wydobywców danych niedługo do sklepu mogą wejść pakiety punktów doświadczenia. Nie znamy ich ceny ani pojemności, ale warto o tym wiedzieć. Warte uwagi jest też to, że zaktualizowano w plikach gry miecze świetlne. Co ciekawe, 4 maja na całym świecie będzie Dzień Gwiezdnych Wojen. To takie nieoficjalne święto fanów Star Warsów. Ale fakt, że miecze świetlne zostały zaktualizowane kilka dni przed tym dniem, zdradza nam, że mogą wrócić na pole bitwy. Może do trybu imprezy. A w czwartek o 16 prawdopodobnie wyjdą te oto wyzwania. No, jest ich dużo, ale są proste. Zapauzujcie sobie. A teraz skiny. Kilka skinów otrzymało nowe style. Bandoliera i bandolierkę można teraz ubrać w nowe kolorowe kamuflaże, które swoją drogą bardzo mi się podobają. Wolę te style od podstawowych. Nowe style otrzymały też skiny zakapturzonych asasynów. To są fioletowe warianty kamuflażu. Te ubiory niedługo powinny wrócić do sklepu. Nowy styl otrzymał też cały zestaw Oro. To jest taki wyschnięty, brązowy styl z rubinami zamiast diamentów. Co ciekawe, te style w plikach gry były chyba już ponad miesiąc. A w temacie wycieków na temat skinów, to prawdopodobnie poznaliśmy wygląd nowego pakietu startowego.
W plikach gry znaleziono taką oto grafikę, prezentującą ubiór, zbierak i ikonę fałdolców, czyli to, co zawiera każdy pakiet startowy, za 20 zł. Kiedy ten pakiet wejdzie? Jeszcze nie wiadomo, ale dajcie znać, czy wam się podoba. Moim zdaniem pod względem szczegółowości i kolorystyki to jeden z najlepszych pakietów. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się też, że do sklepu może niedługo wrócić Marshmello z jego podwójnymi zbierakami lotnią i emotką. Poza tym do gry weszło kilka nowych skinów i emotek, które powinny wejść do sklepu za fałdolce. Co ciekawe, w grze pojawi się nowa pumcia. Będzie ona jeszcze smuklejsza, ale czy ładniejsza? No nie wiem, sami ocencie. Na pewno ją rozpoznacie. Skin agenta za to, który był częściowo ukryty, jest teraz gotowy na wejście do sklepu. Okazało się, że w zestawie z nim ma być emotka. I to w sumie tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.